No petarda. Hurra! Już myślałem, że pojadę. Jadę pokopać, tym razem bez Paulusa, coś mu tam wypadło, chyba jutro skoczymy razem, no i zobaczymy, po ostatnim wypadzie, jego trafienie, mój filmik short został wyświetlony ponad 15 tysięcy razy. Super. Doszło mi trochę subskrypcji, za które dziękuję. Aby tak dalej. No i co? Idziemy. Zobaczymy. Widzimy się na miejscu. No i jestem na miejscu. Zobaczymy, co tu będzie wychodzić. Takie poletko mamy. No dobra, do pierwszego. Fajnego fanta. Oby było szczęście, tak. Paulus, siedź w domu. Jutro może wyskoczymy. Tak mówiłem wcześniej. Dobra, to ruszamy. No i mamy coś fajnego. Znaczy fajnego, jakaś blacha. Wybite. Nie wiem, co to jest. Kawał blachy. Co to może być? 1844. Nie wiem, co to jest. No dobra. No i jest pierwsza łuska. Nie wiem, od czego to jest. Ja się nie znam na łuskach. W ogóle od naboi. Amunicji. Mnie to nie interesuje. Ale jest. Kupa śmieci na tym polu. Idziemy dalej. No i dwie następne łuski. Coś tam jest. Dobra, łuskowo się zaczyna. Lecimy dalej. Nie patrzcie. Tyle łusek. 15 minut. I jeden czubek. 6. Nic, zmieniam to pole, bo same alkoholiki i łuski. No i ta blacha jedna, nie wiem, co to jest. Zmieniam miejscówkę. No i zmieniłem miejscówkę, taki ugorek, bo tam już miałem dosyć. Same łuski i kapsle, alkoholiki. A tu pierwszy sygnał. Znowu szkulka duża. Dobra. No i wszedłem na pole z tego ugorku. Tam nic nie było, ta kulka jedna. A tu wpada. 1 złoty. 1 złocisz. 49.
Pozdrawiamy pana Antoniego Pietkiewicza. Jeżeli ogląda, 100 latek mu życzę, albo i więcej. No dobra, idziemy dalej. No i wykopałem następna monetka. Co to może być? O. Zera oczyszczę. No i patrzcie, mamy strzała. To był medal. Ruski. Bol. Ja pierdzielę. Ale strzał. No mega. A już myślałem, że nic tu nie wyjdzie. Ale super. Co to jest? Za uspiedienie po kawał. Co to jest? Język mi się łamie. Ale zobaczcie, jaka petarda. Super medal. No nie. Tylko urwane jest. Ale mega. No fajny strzelik. No petarda. Hurra. Już myślałem, że pojadę z niczym. A tu taki strzał. Dobra. Cieszy. Bardzo. Tym razem wpadł czubek następny. Idę do samochodu napić się kawy, zjeść jakiegoś pączka i dalej zrobimy to poletko. Może drugi medal? A wiadomo. Na razie przerwa. Połowa listopada. Jakie kanioki. O. Proszę. Jeszcze znajomy mówił, że pod grzybki zbiera. Możliwe. Kawielka. Idziemy jeszcze pokopać trochę. No i po przerwie jest jakaś monetka. Co to może być? Jedna kopiejka. 1899. No i fajnie. Bez kopiejki nie wracam. Ładnie wysycha. O. No i super. Fajny stan. Coś mi fruwa. O. Szpieguje mnie. No i na koniec jeszcze czubek wpadł. Ja już będę kończył. Helikopter tu mi stracha narobił. Krążył, krążył. Wylądował, poleciał, znowuż przyleciał. Nie wiem, co to miało znaczyć tam za tym lasem. A ja już się zwijam. Zaraz zrobię podsumowanie. I tak. Podsumowanie. Tu jakaś blaszka.
1944. Nie wiem, co to może być, jaka blacha. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale fajny fanciul. Tutaj dwa te czubki, kulka. Tamtych łusek nie brałem. Zakopałem z powrotem. Tego nie biorę. Także nie pokazuję. No i tu mamy tak. Złocisza. 49. Kopiejeczkę. O. No i ten medal. W oliwce trochę jest i tak słabo. O. 63. 67. Co to może być? Będę musiał rozkminić to. No ale ciesz mnie. Cieszy mnie medalik. Szkoda, że jeszcze łóżko nie ma. Ale fanciur jest! Jutro będzie wypad z Paulusem. Zobaczymy. No ale jest fanciur. Mega! Mega medalik. Dobra, kończymy na dzisiaj. Zapraszam na film.